Tak. Już wszyscy są podłączeni, wszystko działa, wszyscy się słyszą? Wszystko jest okej? Okay? Kiwin się głowami chociaż. Tak? Dobra. Dzień dobry. Witam w siedzibie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na konferencji prasowej. Zapraszałyśmy Państwa, mówiąc, że konferencja ta będzie o przyszłotygodniowym szczycie Rady Europejskiej. Rzeczywiście ona będzie o tym. Będziemy mówić o tym, co ono oznacza. Natomiast to nie będziemy mówić my i to nie, tego nie będę mówić ja. Będą mówić ci ludzie, których przyszłość jest na linii, którzy tak naprawdę poniosą konsekwencje naszych decyzji, naszego pokolenia, 40-latków, ale także indolencji, arogancji, bezmyślności polskiego rządu. Osobami, które są najbardziej uprawnione do tego, żeby zajmować stanowisko w stosunku do tej żałosnej politycznej rozgrywki wewnętrznej, która się przenosi na scenę międzynarodową, są właśnie te młode osoby, które uczestniczą w protestach już ponad 40 dni. 29% młodych osób w Polsce wzięło udział w protestach, które zaczęły się po oświadczeniu pani Przyłębskiej. I dlatego my jako Strajk Kobiet wspieramy, popieramy, oddajemy pole, ale przede wszystkim oddajemy głos. Bo mówimy o przyszłości nie tylko Polski, nie polskiego rządu, mówimy o przyszłości Europy i świata i będą się o niej wypowiadali młodzi Europejczycy, młode Europejki, młode obywatelki świata, młodzi obywatele świata. I mi bardzo jest przyjemnie, że siedzę tutaj z boku i oddaję Wam głos. Ja nazywam się Agnieszka Kula, działam w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Jako Młodzieżowy Strajk Klimatyczny chcieliśmy powiedzieć, że my od 2 lat próbujemy skontaktować się z politykami. Od 2 lat apelujemy o podjęcie działań w związku z katastrofą klimatyczną. Wysyłamy listy, apele i nic. Przychodzimy osobiście? Też nic. Wychodzimy tysiącami na ulicę? Nic. W zeszłym tygodniu wysłaliśmy listy z apelem i prośbą o spotkanie do wiceministra klimatu i środowiska Czetwertyńskiego, do ministra klimatu i środowiska Kurtyki, do ministra do spraw Unii Europejskiej Szymańskiego i do samego premiera Morawieckiego. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Nigdy nie dostajemy odpowiedzi. Za każdym razem jesteśmy zbywani, bo jesteśmy młodzieżą. Za każdym razem służymy tylko do wybielania wizerunku polityków. My nie chcemy, żebyśmy byli ignorowani. Kiedy spotyka nas przemoc na wiecach wyborczych, na spotkaniach, nikt nie reaguje. Kiedy spotyka nas przemoc słowna, nikt nie reaguje. Nie chcemy jako młodzież musieć patrzeć na naszą przyszłość przez pryzmat tego, że decydują o nich panowie w garniturach, nie zważając na nas, nie zważając na młodzież, nie zważając na młode pokolenie. Dziękuję. Katarzyna Guzek, Greenpeace Polska. Proszę Państwa, w przyszłym tygodniu będzie spotkanie Rady Europejskiej. Na tym szczycie mają zostać podjęte bardzo ważne decyzje. Jedna z tych decyzji będzie dotyczyła podwyższenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Te cele muszą zostać podniesione, ponieważ pomimo tego, że 5 lat temu zostało podpisane porozumienie paryskie, które zobowiązuje kraje świata do redukcji emisji gazów cieplarnianych, tak żeby zapobiec katastrofie klimatycznej, to porozumienie zobowiązuje cały świat do tego, żeby powstrzymać wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie nie wyższym niż 1,5 stopnia Celsjusza. Pomimo tego, że to porozumienie zostało przyjęte już 5 lat temu, nie udało się doprowadzić do tego, że te redukcje są wystarczające. Polska ma tutaj do odegrania ogromną rolę, ponieważ do tej pory nasze emisje nie spadły znacząco, a w ostatnim czasie nawet
nieco wzrosły. I przed Radą Europejską ogromne wyzwanie, ale też tak naprawdę szansa, bo dla nas wszystkich sprawiedliwa transformacja i podjęcie takich kroków, które uzdrowią gospodarkę, jest szansą. Również dla regionów górniczych, które w tym momencie borykają się z, właściwie z tym, że nie ma dla nich planu. Nie ma konkretnego planu, nie ma rozwiązania. A górnicy są dalej mamieni przez rząd tym, że ich sytuacja nie ulegnie drastycznej zmianie. Przyjęcie podwyższonego celu redukcyjnego jest tylko pierwszym krokiem do tego, żeby nastąpiła prawdziwa zmiana. Sektor energetyczny w Polsce, sektor elektroenergetyczny w Polsce, ale właściwie cała gospodarka wymaga rewolucji, tak naprawdę rewolucyjnej zmiany i na tą zmianę mamy bardzo mało czasu. Wszystkie kraje uprzemysłowione, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej i Polska muszą odejść od węgla do 2030 roku. Wyznaczenie takiego wyższego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i wyznaczenie tej daty pomoże nam zapewnić bezpieczną i sprawiedliwą przyszłość wszystkim osobom, które mieszkają w Polsce, w Unii Europejskiej, ale również na świecie. Dziękuję bardzo. Jakub Kwiatkowski, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Tak jak moje przedmówczynie powiedziały, my jesteśmy ludźmi młodymi i nie zgadzamy się na to, aby kilku starszych panów w garniturach decydowało o naszej przyszłości na najbliższej Radzie Europejskiej. Nie pozwolimy odebrać nam naszej przyszłości, dlatego nie mamy zamiaru biernie przyglądać się temu, co dzieje się na naszych oczach, jakie sceny odgrywają się na naszych oczach. W najbliższą środę będziemy wychodzić na spacery w całej Polsce i Europie. W najbliższą środę będziemy mobilizować się dla klimatu, dla równości i dla praw człowieka. Wspólnie ponad podziałami wyjdziemy w całej Polsce. Solidaryzować z nami się będzie nie tylko Polska i inne miasta poza Warszawą, ale również Europa i świat. Wychodzimy na spacer dla przyszłości o godzinie 17 w Warszawie. Startujemy sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I wzywamy wszystkich młodych ludzi, którzy pokazują swoją determinację do tego, aby walczyć o przyszłość, aby ich teraz razem z nami, solidarnie i innymi organizacjami i ruchami proklimatycznymi i ruchami działającymi na rzecz ochrony praw człowieka na ulicę. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy będzie miał możliwość tego dnia wziąć udział w wydarzeniach, dlatego apelujemy, żeby akcja przyniosła się również do sieci, abyście postulowali o to również poprzez użycie social mediów. Zachęcamy do korzystania z hashtagu Wszyscy dla przyszłości. Pokażmy naszą solidarność, budujmy lepszą przyszłość opartą na bezpieczeństwie klimatycznym i prawach człowieka. Dzień dobry, Dominika Lasota z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Wydaje mi się, że wiadomość, którą przede wszystkim chcemy zakomunikować, będąc tutaj dzisiaj, to to, że młodzi ludzie w większości pojawiający się na protestach OSK tak naprawdę walczą o prawa człowieka, ale równie mocno walczą o kryzys, bo to wszystko sprowadza się do jednego, do tego, żebyśmy mieli pewne życie w godności, w bezpieczeństwie, z zachowanymi prawami człowieka i z perspektywami i z nadzieją. I po to my tutaj jesteśmy. Od lat, a szczególnie w ostatnich miesiącach byliśmy szczególnie ignorowani, nie słuchano nas. Bardzo często rząd bezpośrednio uderzał w młodzież, w społeczności LGBT, uderzał w prawa kobiet. To wszystko dotyczy nas i to wszystko nas uderza i to wszystko nam odbiera perspektywy i nadzieję i bezpieczeństwo. Dlatego się łączymy w tej mobilizacji 9 grudnia. Bo chcemy przede wszystkim budować coś lepszego. Nie chcemy nikomu niczego odbierać, a budować coś lepszego wspólnie. Zdajemy sobie sprawę, że jako społeczeństwo i polskie, ale też europejskie, stoimy w sytuacji ogromnych kryzysów. Bo my jesteśmy świadomi, że teraz walczymy z pandemią, walczymy z olbrzymim kryzysem społeczno-politycznym. My jesteśmy tego świadomi, ale często ulatuje też to, że to wszystko przekreśla w pewnym sensie naszą przyszłość. I na co się nie zgadzamy i my chcemy coś wspólnie budować i zaradzić temu. Jednocześnie z tego miejsca
Chcemy zaapelować do wszystkich ruchów klimatycznych i ruchów na rzecz praw człowieka w całej Europie o solidarność z nami tego dnia w środę, abyśmy wspólnie pokazali, że na szczycie Rady Europejskiej przywódcy i przywódczynie wszystkich państw w Europie mają szansę zadecydować o naszej przyszłości. I my chcemy im powiedzieć, jaką przyszłość tak naprawdę sobie wyobrażamy i jaką wizję chcielibyśmy, aby się na tym szczycie spełniła. Dziękuję. Do we have foreign journalists? Do we have questions in English or we need to sum up? Nie, okej, to wyślę mi informację tylko po angielsku. Zanim przejdziemy do następnej części, jeszcze podkreślę. W przyszłym tygodniu walczymy nie tylko o prawa człowieka, nie tylko o praworządność, nie tylko o budżet, nie tylko o fundusz odbudowy, walczymy o przyszłość i tę walkę prowadzą ci młodzi ludzie i tę walkę prowadzą te młode osoby. Rozumiem, że wszystkie organizacje prawno-człowiecze, że wszystkie organizacje feministyczne, że wszystkie organizacje walczące o praworządność poprą apel młodzieży walczącej o swoją przyszłość. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z naszego pokolenia, kto walczy o różne sprawy i o różne postulaty dotyczące praw człowieka czy demokracji, nie poprze tych młodych osób w tej walce. Jako Ogólnopolski Strajk Kobiet oczywiście, że podpisujemy się pod tym apelem i uznajemy, że to jest oczywiste, bo to też jest czas próby dla nas wszystkich, czy rozumiemy, jaka jest stawka tego, co się dzieje. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedna informacja. Zakładam również, że ta informacja dotrze do polityków nie tylko polskich, ale europejskich. Postaramy się, żeby tak było. Ważne jest, żeby mieli wszyscy świadomość, że takie protesty, jakie są w Polsce, w przypadku zignorowania tego naszego wspólnego głosu i głosu młodzieży, popartego przez głos nas wszystkich protestujących, oznacza protesty nie tylko w Polsce. Oznacza protesty wszędzie tam, gdzie są ludzie walczący o wolność i o swoją przyszłość. Dziękuję. Okay, zmieniamy się. Jeszcze druga część, jeszcze raz. Zapraszam. To jest nasza druga część konferencji. Ja jeszcze dodam, że tak jak sytuacja pandemiczna pokazuje, takie zjawiska są zjawiskami globalnymi i to zjawisko, właśnie pandemia, powinno nas uwrażliwić na to, że kwestie klimatu, o których przed chwilką opowiadano, są również kwestiami globalnymi. One będą nas wszystkich dotyczyły, tak samo jak dotyczy nas w tym momencie pandemia. Te rzeczy nie zamykają się w granicach jednego kraju. One się rozprzestrzeniają, one dotyczą po prostu wszystkich ludzi. Tutaj mam taki mały problem, bo młodzież starała się być bardzo grzeczna i dobrze wychowana i mówiła o panach w garniturach, ale nazwijmy rzeczy po imieniu. Po prostu mówimy o dziadersach w polityce, którzy nie rozumieją tego, co się w ogóle dzieje. Zainteresowani są tylko handlami międzypartyjnymi, zainteresowani są własnymi biznesami, własnymi karierami, stanowiskami, więc ich nie interesuje klimat, ich nie interesują my. Oni nie są w ogóle zainteresowani obywatelkami, obywatelami tego kraju. Są zainteresowani tylko swoimi partykularnymi interesami. I dziadersi rządzą indolentnie właśnie we wszystkich dziedzinach. Nie rozwiązują kwestii klimatu i niestety obecni są w tej sferze najbardziej wrażliwej, czyli w edukacji. I tego będzie dotyczył ten blok naszej konferencji. Oddaję głos tutaj naszym kolejnym gościom i gościni. Możesz się przesunąć, wiesz, będziemy razem. I przesuń sobie ten mikrofon. Dzień dobry, nazywam się Agata i wraz z Kamilem jesteśmy z ruchu Stop Demeterzowi Edukacji. 17 sierpnia złożyliśmy petycję do KPRM-u, Sejmu i Senatu w związku z odwołaniem, przede wszystkim, w której przede wszystkim postulujemy dymisję Czarnka w związku z jego okropnymi wypowiedziami i z jego okropnymi działaniami. Wczoraj, 3 grudnia, byliśmy w Sejmie w związku z
z tym, że nasza petycja w żaden sposób, na naszą petycję w żaden sposób nie odpowiedział premier Mateusz Morawiecki i w związku z tym chcemy podejmować kolejne działania. Wczoraj oficjalnie złożyliśmy petycję w ręce marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i o dalszych działaniach opowie Kamil. Dzień dobry wszystkim. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję tutaj za zaproszenie na tą konferencję. Chciałem tylko sprostować, że złożyliśmy petycję 17 listopada, bo tam chyba wdarł się jakiś błąd. Nie, żaden problem, tylko tutaj ten. I wtedy jak składaliśmy petycję, było to ponad 88 tysięcy podpisów. Teraz cały czas tych podpisów przybywa, już jest ich ponad 90 tysięcy. Liczymy, że będzie ich coraz więcej. Cały czas ta petycja jest dostępna w sieci, można się tutaj do niej dopisywać. I teraz, tak jak już tutaj było wspomniane, no nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi od premiera, więc musimy działać dalej. I w związku z tym postanowiliśmy zorganizować taki ogólnopolski strajk edukacyjny. Już w tym momencie mamy wielu współorganizatorów tego wydarzenia. I ten strajk odbędzie się w przyszłym tygodniu od poniedziałku do piątku, czyli od 7 do 11 grudnia. I na razie ten strajk przybierze taką formę ostrzegawczą, czyli na razie jeszcze nie będzie tam żadnych bardzo radykalnych działań, po prostu chcemy tutaj wyrazić nasze, mówiąc tutaj bardzo delikatnie, niezadowolenie z obecnej sytuacji. I teraz tak, będzie to wyglądało tak, że przez cały tydzień zachęcamy do brania udziału w różnych akcjach charytatywnych i na różnych takich akcjach społecznych. Między innymi proponujemy w tym czasie oddawanie krwi, oddawanie szpiku, pomoc gastronomii, która w tym momencie znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Także proponujemy przyjście na spacer, co w tym momencie będzie na pewno bardzo, bardzo zdrowe, bo dużo siedzimy w domach, więc przyjście na spacer na przykład do lasu. Jak zauważymy jakieś śmieci, to je zebrać, posprzątać nasze lasy, więc generalnie róbmy tyle dobrego, ile możemy w tym następnym tygodniu. I oprócz tego środa, czyli 9 grudnia, to będzie strajk generalny, kiedy zachęcamy wszystkich, zarówno z uczelni wyższych, jak i ze szkół, do nie brania udziału w zajęciach dydaktycznych. Czyli przypominam, środa, 9 grudnia, nie przychodzimy na zajęcia dydaktyczne. Zachęcamy także do włączenia się do tego wykładowców, nauczycieli. Oprócz tego zachęcamy do brania udziału w akcji fotograficznej. Wszystkie informacje dostępne są na naszym profilu na Facebooku. Akcja będzie polegała na tym, że robimy sobie zdjęcie z kartką, na której będzie napisane MEN Czarnia, a w poście piszemy jedno, dwa zdania, dlaczego uważamy, że minister Czarnek nie może być dalej ministrem, i to myślę, że będzie też taka fajna akcja tutaj pokazująca, o co nam tak naprawdę chodzi. To znaczy minister dowie się, jaka jest prawda. Tak, bo być może nie zdaje sobie z tego sprawy albo nie chce tego słyszeć, więc mamy nadzieję, że tym razem to usłyszy. I jeszcze raz chciałbym wszystkich tutaj zachęcić do wejścia na nasz profil na Facebooku. Przypomnę, że tutaj jest celowa ta gra słów, stop dementażowi edukacji. I zachęcamy do wspierania nas oraz brania udziału w strajku. Przypominam, wydarzenie na Facebooku, ogólnopolski strajk edukacyjny. Dziękujemy bardzo, tyle z naszej strony. Jak widzimy, szykuje się ciekawy tydzień, bo i strajk klimatyczny, i strajk edukacyjny, i strajk kobiet wciąż trwa. Jest niefajnie, a dołączają się do tych strajków już pozostałe sektory społeczeństwa, takie bardziej zawodowe stricte strajki, czyli budżetówka, policja. Może być ciekawie. Pamiętajmy, że w środę będzie kumulacja, bo i strajk klimatyczny będzie organizował swoje wydarzenia i wy proponujecie coś na środę. Jedne i drugie wydarzenie strajku klimatycznego i Extinction Rebellion i Greenpeace'u wszystkich razem oraz strajku edukacyjnego współorganizujemy jako strajk kobiet, także to wszystko będzie dostępne na wszystkich stronach możliwych. No, życzymy powodzenia naszemu rządowi, bo szykują się chyba jakieś gorące grudniowe dni. Pozdrawiamy. Jeśli mógłbym jeszcze dopowiedzieć, to jesteśmy teraz jako studenci też bardzo zaniepokojeni tymi działaniami odnośnie Erasmusów, bo teraz głośno jest o tym. No nie wiemy do końca, jak to się skończy, ale słysząc tutaj różne wiadomości, które do nas docierają w związku z
z tą całą aferą, która w tym momencie ma miejsce, czyli próbie wetowania tutaj budżetu unijnego, no, mogą tutaj nas jako studentki, jako studentów dotknąć takie nieprzyjemne konsekwencje. Byłaby to naprawdę bardzo, bardzo duża strata, ponieważ program Erasmus jest teraz takim oknem na świat dla polskich studentek, dla polskich studentów i no niestety myślę, że jeśli w tym momencie rząd nie podejmie jakichś działań, żeby zapobiec temu, to będą kolejne bardzo, bardzo duże protesty ze strony studentów i całego środowiska akademickiego. Ja jeszcze, przepraszam, jeszcze dodam jedną rzecz, od której może powinnyśmy były zacząć, ale nie zaczęłyśmy. Dzisiaj odbywa się w Oleśnicy o 16:00 konferencja prasowa. Jeśli macie gdzieś jakieś takie przyczółki wrocławskie, to wysyłajcie. Dotyczy to trzech dziewczyn, wobec których zostało wszczęte postępowanie poprzez prokuraturę. Są to dziewczyny, jedna jest 18-latką, są to same młode dziewczyny, które oskarżane są o organizowanie strajków kobiet. Bronią ich tam Zieloni i Partia Razem, będą razem z nimi. Apelujemy również do prokuratorów przy okazji, którzy będą się takimi sprawami musieli zajmować pewnie w coraz większej ilości. Nie bądźcie oprawcami, możecie też stawiać opór, tak jak stawiali sędziowie, tak jak my stawiamy opór, tak jak lekarze może będą stawiali opór, nie wykonując rozporządzeń, nielegalnych rozporządzeń wydawanych przez nasz rząd. Także zachęcamy wszystkich do rebelii. Jest rewolucja. I zwyciężymy. Zapraszamy panów prokuratorów, którzy muszą tutaj. My jesteśmy łatwo nas znaleźć. Odwagi. Tak. Znacie nasze nazwiska, wiecie, gdzie nas szukać. Pytania czy mamy? Tak. Ach, pytania. Dobrze. Tak. Dzień dobry, Maja Wójcikowska, TVN24. To ja te rebelie, rewolucje i gorące grudniowe dni chcę zapytać. Widzieliście państwo 9 grudnia. Rozumiem, że to jest wspólna akcja tych wszystkich, między innymi oczywiście przedstawicieli stowarzyszeń, które tutaj były. Ale jaki jest dokładnie plan? Bo tylko słyszeliśmy, że jest 17. To co dokładnie będzie się działo w Warszawie? Bo rozumiem, że oczywiście to będzie odbywało się w kontekście prawdopodobnego, niewykluczonego weta. I też jakie ewentualne konsekwencje tego weta, wobec, zdaniem państwa, bo tutaj dużo ogólników padło, jeden konkret odnośnie Erasmusa, to jakby jakie zdaniem państwa są największym niebezpieczeństwem? Ale najpierw oczywiście pytam o plan. Tak, więc tak, jeśli chodzi o konkrety co do 9 grudnia, to wydarzenie centralne odbędzie się w Warszawie o godzinie 17:00 i to będzie spacer. Zaczniemy ten spacer dla przyszłości pod kancelarią premiera, bo to premier pojedzie na szczyt Rady Europejskiej i to on będzie podejmował tam za nas decyzje. Więc tam zaczniemy i zrobimy tak naprawdę przemarsz przez Warszawę o trasie, której potem trasa zostanie podana wkrótce. To będzie przemarsz prowadzony przez młodych ludzi, dla młodych ludzi, natomiast zdajemy sobie sprawę, że istnieje wokół tego duży strach, biorąc pod uwagę wydarzenia w ostatnim czasie i my też się boimy i nie mówimy, że nie, bo strach nam towarzyszy dosyć duży, ale chyba jeszcze bardziej boimy się konsekwencji tego, co się może wydarzyć na szczycie Rady Europejskiej, przez co po prostu czujemy, że musimy wyjść na ulicę i się zgromadzić i zjednoczyć i coś zadziałać. W tym miejscu też wydaje mi się warto taki apel do rodziców, do dorosłych, do dziennikarzy, do nauczycieli, żebyście, jeśli możecie, macie siły i możliwości, to nas wsparli tego dnia, abyśmy nie szli sami. My będziemy iść razem jako młodzi, ale warto, aby dorośli nam towarzyszyli w tym wszystkim. A co do konsekwencji szczytu Rady Europejskiej, przede wszystkim zagraża nam to, że polityka klimatyczna i Polski, i całej Unii zostanie opóźniona. Nie możemy na to pozwolić, bo w tym momencie, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, to każdy dzień jest na wagę złota i każde decyzje, które jak najbardziej te emisje obniżą, to są decyzje, które zaważają na naszej przyszłości i na tym nam zależy. Jednocześnie też sobie zdajemy sprawę, że chociażby weto dla budżetu po prostu odbierze nam pieniądze i dla przedsiębiorców i dla rodzin po prostu w Polsce, ale też na podjęcie kroków wyjścia z kryzysu obecnego związanego z pandemią i podjęcie kroków, żeby dokonać sprawiedliwej transformacji naszej gospodarki. Więc tu zagrożone są po prostu pieniądze na to, żeby wyjść z kryzysów, w którymi się teraz borykamy. A
Mówiliście Państwo o tym międzynarodowym wymiarze, to jaki to jest konkretnie charakter? Tak, to charakter jest konkretny. My jako Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Polsce i jako całe zjednoczenie ruchów klimatycznych w Polsce, my współpracujemy z ruchem Fridays for Future w całej Europie i na całym świecie. To są ruchy młodzieżowe, klimatyczne, które działają w Europie i globalnie. I my współpracujemy z nimi ściśle. Mamy również konferencję prasową wspólną, międzynarodową we wtorek, 8 grudnia. To również będzie konferencja poświęcona prawom człowieka, polityce klimatycznej, która będzie się ważyć na szczycie Rady Europejskiej. Tak naprawdę cała Europa się na nas teraz obecnie patrzy, na to, co się dzieje w Polsce, bo aktywiści, aktywistki są przejęte tym, co się dzieje w Polsce i do nas po prostu dzwonią i piszą na wszystkich messengerach i tak dalej. I piszą się, czy u nas jest wszystko okej, okay, czy jesteśmy bezpieczni, bo oni patrzą ze strachem na to, co się dzieje. I dzwonią i piszą i się pytają, co mogą z nami zrobić, dla nas zrobić, żeby nas wesprzeć. Więc ta solidarność jest rzeczywista i ona będzie. To jeszcze ostatnie pytanie odnośnie ostatnich wydarzeń. Pani Marta, odnośnie, przepraszam, ze strony funkcji, które padło, mam na przejście na teren Politechniki Warszawskiej, to z jednej strony, a z drugiej strony Mariusz Kamiński dzisiaj powiedział, że nie ma wrażenia, żeby policja nadużywała swoich uprawnień i użytek słów nie dopuści do sytuacji linków względem policji. Jak panie odnoszą się do tych słów, ale też do tego przepraszam, które z jednej strony będą napadły. Ja nie słyszałam słowa przepraszam, więc nie będę za bardzo komentowała, dopóki tego nie sprawdzę, nie zobaczę na własne oczy. A jeśli pan Kamiński ma... Było? Nie, że ubolewają, a nie było, przepraszam. No ubolewają, no oni taki mają sposób, że jak już nie mogą dalej zaprzeczać faktom, czyli wciąż kłamać, to może łaskawie rzucą jakieś przepraszam. Ale ono nic nie znaczy, bo my domagamy się jakichś efektywnych i konkretnych, kurczę, działań. I te konkretne działania, prawdziwe przepraszam, to byłoby, że na przykład w środę, kiedy odbędzie się strajk klimatyczny, nie będą bili dzieci, tak? No ale może właśnie pani się spodziewacie po takiej jakiejś delikatnej zmianie, że będzie inaczej. Nie, jeśli pan Kamiński uważa, że wszystko jest okej, to ja go po prostu zapraszam na jeden z marszy, na przykład w najbliższą środę. Może przyjść też w poniedziałek na blokady w Warszawie. Niech nie ma żadnej plakietki, że jest panem Kamińskim, ubierze sobie czapeczkę, zwykłą kurteczkę, to może i jemu wpieprzą i może to będzie bardzo słuszne. I może w końcu przestaną gadać głupoty. Przepraszam, unoszę się, bo to jest po prostu mówienie bzdur, czyli kolejny raz taki polityczny monolog, którego się oni już nauczyli od jakichś spin doktorów w latach 90., bo to już jest nawet przestarzałe, to ta metoda, którą stosują. To jest po prostu obrażanie ludzi. A ja dodam tylko, że tak jak rozmawiałyśmy o tym, że policja łamie prawo, że policja powinna odmawiać wykonania rozkazów zgodnie z ustawą o policji, które wiążą się z popełnieniem przestępstwa. Kodeks karny mówi o popełnieniu przestępstwa, przekroczenia uprawnień, ale też niedopełnienia obowiązków. Więc skoro prokuratura ściga 17-latków, skoro spisuje 17-latków, a boi się ruszyć mnie, skoro panowie policjanci zachowują się, jakbym ja nie istniała, jakby Klementyna nie istniała, jakby żadna z nas nie organizowała tych zgromadzeń, to oznacza, że oni też popełniają przestępstwo niedopełnienia obowiązków. Więc nie mówmy, że cokolwiek w tym kraju działa, że policja jakkolwiek działa i że prokuratura jakkolwiek działa, bo ta prokuratura powinna przyjść po mnie. I najwyraźniej jest decyzja polityczna, żeby tego nie robić, żeby straszyć 17-latków. Więc gratuluję temu państwu, gratuluję tej prokuraturze i gratuluję tej policji i po raz kolejny apeluję o odwagi. Znacie nasze nazwiska, znacie nasze adresy. Więc nie mówimy tylko o tym, że są ścigani ludzie, ale też mówimy o tym, że nie są ścigane osoby, które teoretycznie, zgodnie z tą narracją, którą ma rząd, powinny być ścigane. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu Kamińskiemu za taką ochronę. Ja się go nie boję. Tak samo jak nie boję się pana Święczkowskiego, tak samo jak nie boję się pana Ziobry i tyle. I to, że atakują młodzież, to, że atakują młodych ludzi, którzy po prostu się boją, bo nic dziwnego, każdy by się bał. To jest poniżej wszystkiego. To jest poniżej i to jest coś, czego nie wolno im darować. Nie wolno im darować żadnej tej osoby, która się popłacze ze strachu, która się boi, która to odchoruje i która oberwie. Nie wolno im tego darować. I niech przestaną w ogóle mówić, że cokolwiek działa, że jakaś policja działa albo że jakaś prokuratura działa i że jakieś prawo obowiązuje. Bo gdyby rzeczywiście egzekwowali prawo, to ja bym miała zarzut. A nie mam. Mam zarzut za przeklinanie. Tacy to są panowie. Coś jeszcze? Natalia, jeszcze Radio Z, ja jeszcze dopytam. Rozumiem, że strajk kobiet wspiera te wszystkie protesty, czy współorganizuje. Czy będzie jakieś wydarzenie w przyszłym tygodniu takie stricte strajk kobiet? Znaczy przede wszystkim, jeśli chodzi o wspieranie,
To tak, no my wspieramy, a z drugiej strony po prostu jesteśmy też częścią tych protestów, bo one również nas dotyczą. I apelujemy, żebyśmy nie tylko my same wspierały bądź uczestniczyły w tych protestach, ale żeby wszystkie inne środowiska, organizacje się do tego dołączyły, żeby pokazać, że po prostu młodzież z tym problemem nie jest sama, że jesteśmy odpowiedzialni, odpowiedzialne i że potrafimy wspólnie robić rzeczy. Tak jak się zjednoczyliśmy wokół Trybunału, tak jak zjednoczyliśmy się wokół tych innych rzeczy, które wybrzmiały na ulicy, a klimat był jednym z nich, tak kontynuujmy to dzieło i bądźmy razem. To tak głupio brzmi, że wspiera. Właśnie jakoś nie podoba mi się to słowo. Po prostu jesteśmy razem. Tak bym wolała mówić. Tak. Natomiast lista wydarzeń, które dzieją się w całej Polsce, czy coś będzie działo się dodatkowo w Warszawie, to co ludzie robią, to wszystko jest na Facebooku naszym. My cały czas zbieramy informacje o wydarzeniach dziejących się w różnych miejscach. Wiemy, że w poniedziałek w Warszawie będą też blokady. No ale ta środa jest dla nas, myślę, bardzo ważna. I jako Strajk Kobiet również szykujemy coś na koniec tygodnia, bo jest w kalendarzu data 13 grudnia w przyszłym, tak. Więc z pewnością jakąś niespodziankę panu Kaczyńskiemu na ten dzień, tak historycznie ważny dla niego, kiedy mógł się wyspać porządnie, przygotujemy. Może tym razem nie będzie właśnie spał. A blokady to jakieś? Blokady, tak jak zawsze, no, w poniedziałek się bywają, w ten poniedziałek będą troszeczkę inne, bo mają taki bardziej para-artystyczny, powiedzmy, charakter. Czyli to będzie taki rodzaj flashmobów, pojawianie się w jakimś miejscu z jakimiś śmiesznymi motywami. Na przykład w jednym miejscu będzie narodowe wiązanie sznurówek, w innym miejscu będzie można uczestniczyć w lekcji tanga, będzie miejsce, gdzie odbędzie się Monty Pythonowskie Ministerstwo Głupich Kroków. Chyba wszędzie. Właśnie w Warszawie jest trudno, bo musiałybyśmy pod tyloma budynkami to ministerstwo zaimplementować, no ale będziemy zmuszone do wybrania jednego. Będą się również po mieście przechadzały podręczne. Będzie również wspólne śpiewanie piosenki Bella Ciao z tekstem przerobionym na polski, z bardzo takim właśnie naszym tekstem, który powstał po tym, co się wydarzyło 22 października. W Krakowie został stworzony. Czyli weekend, jak rozumiem, spokojny Mikołaj? W ten najbliższy. Czyli ja nic nie sobie Jeśli się coś dzieje, bo dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy, a nie wszystkie nawet przychodzą przez nasze ręce, to trzeba sprawdzać kanał na Telegramie, co gdzie co wawa, bo tam są podawane różne inicjatywy, które od nas nawet nie wychodzą, ale które są jakby kumulacją tego wszystkiego, co się dzieje. Więc czasami odbywają się jakieś spacery, wiem, że odbywają się spacery rodziców weekendowe po parkach, na przykład z dziećmi. Także jest dużo takich forów, w których można wziąć udział bez wielkiego narażania się. Tylko trzeba po prostu sprawdzać. Na naszych stronach też staramy się o tym informować, ale najbardziej polecam Telegram, bo tam wszystko jest aktualne i świeże. Jeszcze pytania? W ten weekend możemy, powiedzmy, odpocząć, bo przyszły szykuje się bardzo intensywnie. Mm-hmm. Okej. Okay. Dziękujemy. Także proszę dobrze się wyspać, bo potem będziecie znowu musieli biegać z kamerami po ulicy.